Cześć, Emilia Bukiewicz, studio językowe Verbono. Dzisiaj zajmiemy się przysłowiem niderlandzkim, które brzmi i wygląda tak: Beter laat dan nooit. Beter laat dan nooit. Beter laat dan nooit. I co ono znaczy? Lepiej późno niż nigdy, tak dosłownie. Na polski tłumaczymy je raczej lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. Het is beter om iets laat te doen in plaats van nooit te doen. Czyli lepiej jest coś zrobić późno niż nie zrobić tego w ogóle. Poza tym, że możemy użyć tego przysłowia jako reakcję właśnie w takiej pełnej formie, beter laat dan nooit, możemy również wyłuszczyć sobie tutaj, wyskubać poszczególne słówka i ich też używać w przeróżnych kontekstach. Zajmiemy się pierwszym słowem, beter. Beter oznacza lepiej, jest to w tym przypadku przysłówek, to może też być przymiotnik, ale tutaj jest akurat przysłówkiem. I jest to przysłówek w stopniu wyższym. Beter, lepiej. Pochodzi on oczywiście od słowa goed, czyli dobrze. Goed, dobrze. Beter, lepiej. Het best, najlepiej. Goed, beter, het best. Goed, beter, het best. Dobrze, lepiej, najlepiej. Następne słowo. Laat, również przysłówek. Jeśli chcemy powiedzieć, że jest późno, powiemy to tak. Het is laat. Et is laat. Przymiotników i przysłówków bardzo dobrze jest się uczyć na zasadzie przeciwieństw. Czyli mamy jedno słówko i zastanawiamy się, jakie jest jego przeciwieństwo, jaki jest antonim, czyli fachowo przeciwieństwo. Laat oznacza późno i zastanawiamy się, a jak powiedzieć wcześnie? Vroeg. Vroeg. O e czytamy jak u. Vroeg. Laat. Vroeg. Het is laat, het is vroeg. Jest późno, jest wcześnie. Następne słowo. Dan. Dan. To słowo ma kilka znaczeń. W tym przypadku akurat jest to słowo używane przy porównaniach. W momencie, kiedy porównujemy dwie rzeczy, dwie sytuacje, dwie osoby, powinniśmy używać właśnie tego słówka dan. Niż. Po polsku niż. Lepiej niż, gorzej niż, wcześniej niż, później niż i tak dalej. Lepiej niż, beter dan. Dit is beter dan dat. To jest lepsze niż tamto. To jest lepsze niż tamto. Dit is beter dan dat. Tak samo wcześniej niż, früher dan. Później niż, later dan. Ostatnie słowo. Ostatnie słowo w naszym przysłowiu. Nooit. Nooit jest to tak zwane frequency word, czyli słówko częstotliwości, słówko, które wskazuje nam na częstotliwość występowania czegoś, robienia czegoś. I znowu jest to przysłówek, zastanawiamy się, jakie będzie przeciwieństwo do słówka nooit. Tak samo jak tutaj, laat vroeg, przeciwieństwa, tak samo nooit ma swoje przeciwieństwo i jest to słowo altijd. Altijd oznacza zawsze. Nooit, nigdy. Altijd, zawsze. I tutaj zwrócę tylko delikatnie, króciutko uwagę na wymowę takiego zlepka. IJ, tak jak w słowie altijd, poprawnie czytamy jako EI. Ja wiem, że w tym momencie od 40 lat, mniej więcej od lat 70. XX wieku, istnieje i staje się coraz bardziej popularna taka tendencja do wymawiania IJ-ki albo EI. EI albo IJ często wymawia się jako I, czyli możesz słyszeć altijd zamiast altijd, altijd. Często ta wymowa, ta błędna wymowa, od razu podpowiem, ponieważ to obniżanie dyftongów, polderyzacja języka niderlandzkiego, polder Nederlands, tak to się nazywa fachowo, jest uważana przez językoznawców za błąd, więc poprawna wymowa EI albo IJ-ki, bo to jest ten sam dźwięk, tak samo się powinno wymawiać EI albo IJ-kę. I poprawnie wymawiamy to jako EI. Natomiast ta wymowa I jest bardzo popularna, jest coraz bardziej popularna, powiedziałabym, w Holandii. W Belgii ta tendencja nie występuje, w północnej Belgii.
Nawet jeśli występuje to marginalnie, czyli tam to nie jest problem, tam nie ma kwestii. Więc ja się trzymam poprawnej wymowy, may się, tate, I'll tate, hey, czyli on, nie hi, bo hi istnieje taki wyraz. W języku niderlandzkim zapisywany jest w ten sposób. Takie a, a, i wymawia się właśnie jako I i hi oznacza rekin. Jeśli chcesz się dopasować do Holendrów, którzy są w Twoim otoczeniu i którzy właśnie wymawiają to ej jako I, no rób to. Jeśli chcesz się do nich dopasować, proszę bardzo, tylko miej świadomość, że językoznawcy, fachowcy od języka niderlandzkiego uważają tę wymowę za błędną. To tyle, jeśli chodzi o to przysłowie. Dat was het voor vandaag. To wszystko na dziś. Bedankt voor het kijken. Tu też mamy tę i-jotkę. I ja wymawiam kijken, jeśli chcesz mówić kijken. Twoja sprawa. Bedankt voor het kijken. Dziękuję za oglądanie. En tot de volgende keer. I do następnego razu. A, jeszcze przy okazji, subskrybuj kanał. Kliknij na ten czerwony guzik, na którym jest napisane subskrybuj. I otrzymuj powiadomienia, że nowe filmiki pojawiają się właśnie na tym kanale. One będą się pojawiać regularnie, będą dotyczyć nauki języka ogólnie, na temat nauki języka niderlandzkiego, na temat nauki języka angielskiego i mam nadzieję, że będziemy się uczyć razem. Tot de volgende keer. Doei!